Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Jak widzicie, Wolfgang tutaj karmi naszego choracego. I ogólnie trochę zaspaliśmy. Tak, troszkę zaspaliśmy, bo jest już 7. No i się nie wyrabiamy. Nie zdążymy pewnie zjeść. Pomijając, że mamy syf w kuchni. Także no cóż. Już do końca to dziecko. Pokaż mi, co wy tu robicie? W tym pokoju. Chcesz go nakarmić? Okej. Okay. On jest w opłakanym stanie też. Masakra. Bo nikt nie wstał do niego w nocy. Pies też śmierdzi, więc... Ja nie wiem. Mamy gdzieś wannę? Taką, żeby pies miał dostęp do niej? Dobre. I tu. Wykąp tego psa. Jaki tu jest syf w ogóle? Masakra. Co tobie się dzieje, dziecko? Temu rozrywki brakuje, no. A lekcje nieodrobione. Masakra jakaś. Kto dzisiaj ma urodziny w ogóle? Gabriel chyba ma dzisiaj urodziny. I tylko on. Albo Gabriel i Horacy, sama już nie wiem. A Gabriel wszystko umie? Chyba tak. Chyba wszystkiego nauczyłam. Aczkolwiek nie pamiętam dokładnie. Pojadło dziecko. Pojadło trochę, to teraz pójdzie spać, dobra. Ty jedziesz do pracy, spoko. Co ty sam? Aha, dobra. Ty jedziesz do pracy. Dzieci się zbijają do szkoły powoli. Ty do szkoły. A ty co o sobie myślisz? Do szkoły, halo! Mały jest w łóżku? Jest w łóżku. Ale co się dzieje Horacemu? Horacy śmierdzi, ale Horacy śpi. Dobra, Natasza, idź weź prysznic. Dobra, jakoś się ogarnęli sami. W domku nic nie zmieniałam. Tylko dodałam kilka rzeczy, a mianowicie to wszystko, co kupili w moim sklepie dziecięcym. Wy tego jeszcze nie wiecie, ale oczywiście rodzinka Nataszy jest już stałymi klientami w naszym sklepie dziecięcym. W sumie nie ma się co dziwić. Chłopcy postanowili sobie, wiecie, troszkę przyozdobić swoje pokoje, nie? Tutaj sobie kupili misia takiego, taką rzeźbę, tutaj taką piłkę. Tutaj chłopcy też sobie wzięli takiego robota. Tutaj taką rzeźbę samą i taką samą piłkę jak tam. Także tak, tutaj jest jakiś obraz nowy, tutaj jakiś obraz, bo to już też kupili w galerii sztuki u braty. Także tak, w każdym biznesie są po prostu naszymi stałymi klientami. A mnie tylko ręce opadają, skąd oni na to kasę biorą. Muszę przyuważyć, czy mi tutaj nie znika przypadkiem. Ale nigdy nie mam jak... A czy ten pies już jest czysty? No oczywiście, że nie jest. I ma pustą miskę przede wszystkim, więc Natasza, ogarnij to. Jezus, co za syf. Wyczyść, napełnij. Jaki mamy syf w domu? Pokojówko, przebywaj. Czy on tutaj wlezie? Znaczy, nie, to nie tu. Tu jest ta wanna. Chciałabym go wykąpać. I spróbujemy zaprosić Adriana. O, jest pokojówka, pobudzienki. Bo dzisiaj no, są urodziny dzieci, więc może zaprosimy sobie Adriana i Berenikę. Więc tak. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Boże święty, Natasza, to już chyba traci cierpliwość do tych zwierząt i dzieci. O, znowu ten pan pokojówka. Z tą fryzurką. Fajny. Koleś, nie powiem. Oryginalny. Już dziecko płacze, no musisz poczekać, aż cię wykąpię, niestety. No i nie wykąpiesz tego psa, nie? Po prostu nie. No już cię puszcza, mamusia. A ten śpi? Też płacze. No i co robisz? Nic nie zrobisz. No już! Weź dziecko czymś pobaw, bo widzę, że twoja zabawa też
jest jedną wielką masakrą. A możesz się bawić tym królikiem? Nie możesz, to czy ty w ogóle umiesz mówić? A ty, ja tak powiem gonu, bo umiesz. Bo nie umiesz chodzić jeszcze. I ty masz dzisiaj urodziny. No to ładnie. Baw się, podrzucaj go. Baw się, łaskotki. Baw się, podrzucaj. Baw się, a kuku. A Natasza jeszcze dzisiaj nic nie zjadła. Erik musi dzisiaj przygotować pracę jakąś, on jest potami. Jak nie potrafisz, to tak jak umiesz. Pogorszyłeś oceny, no zdarza się. O, a ten zdobywa logikę, no brawo no. Jeden jest mądrzejszy, drugi troszkę mniej, no i tak, takie życie. Jak tam twoja zabawa sobie? Albo już się nie mam z nim, kuku. Zostaw go, on się teraz sam troszkę pobawi. Gdzie jest nocnik? Tutaj, niech on sobie użyje. A ty idź, zjedz szybko. Posprzątasz mi ten syf? Dzięki, stary. Jak ty w ogóle masz na imię? Adrian. A ty będziesz brudny, bo nie mogę cię wykąpać. Może tobie się uda go wykąpać. Cyprian. W ogóle dzieci wróciły, matko jedyna. On się miewa dobrze. Czy jak go nie nauczę chodzić, to czy mi się coś stanie? Znaczy nie mi się coś stanie, tylko czy on będzie jakiś niedorozwinięty? A ty idziesz jeść. A ty? To ty go wykąp, proszę cię, wykąp bąble. Chodź na górę. Możesz tutaj sobie skorzystać i proszę cię, żebyś wykąpał bąbelka. Ktoś musi tego psa ogarnąć w końcu. Tobie zabawy brakuje. No chodź, oglądaj telewizję. No idź. I nie martw. Zabawa ci porosła? Słabo. Słabo ci zabawa rośnie. Czemu nie mógł się bawić tym królikiem? Ja myślałam, że on jest właśnie dla tych. On może. To jest w ogóle jakiś rzeźba. Myślałam, że to jest taki królik do zabawy. Szkoda. W ogóle zobaczcie, te talerze mi się tak zbagowały. Nie wiem, czy to tylko na talerzu z modów, czy na stole z modów. Boże, jaki tu jest syf wszędzie w tym domu. Adrian, czy ty to ogarniesz? Bo się martwię troszkę. On wraca dopiero o 17, więc zrobimy urodziny bez niego, bo nie chcę, żeby mały wyskoczył mi przed tortem, bo mi wtedy jest przykro. Bo chciałabym, żeby wszyscy mieli... Tutaj zdmuchnie świeczki? Nie wiem. Natasza, w ogóle zostaw ten telefon. Ja chcę, żebyś zadzwoniła do swoich dzieci. Ty w ogóle do nich nie dzwonisz? No. Halo? Co z tobą znowu? Podejdź tu. Zadzwoń do Sina. No. Saka. Tak, proszę cię, żebyś zaprosił, no, Adriana. Z kim ty chcesz przychodzić? Nie ma, Adriana, mamy za dużo ludzi w domu. W ogóle jak on wygląda, nadal chciałam mu... Zostawiam mu tą fryzurę, bo wiecie, on jest studentem, on się wyróżnia, nie? Po prostu chce... Po prostu on chce być taki, jaki jest. Nie będę mu tego bronić, nie chcę ma. Zrobimy mu zdjęcie dzisiaj. Nie, kurde, przyłaś sama. Co wy macie z tymi przyjaciółmi? To jest rodzinna impreza. O, już jesteś platynowy. I zmęczony, ale to nic. Na chwilę spauzuję, bo muszę zobaczyć, jak ich potrzeby. Ty musisz do toalety. Ty jesteś super, ty jesteś po prostu najlepszy. Ty też już, okej? Ty masz zabawę po prostu tak zjechaną, że aż mi ciebie żal, więc idź się baw. Z tobą już mniej więcej się robi dobrze. Zaraz zrobimy ci urodzinki. Dobra. Poczekamy tylko, aż przyjdą Berenika i Adrian. O, już jest Adrian. O, Adrianek. Obejmij go przyjaźnie i ja chciałabym zrobić to w ten sposób, że ja jej tutaj kliknę maluj martwą naturę. I wiecie,
Kurczę, zadusz ten dom. No nie, wiedziałam, że mi się zatrzyma w takim głupim miejscu. Musicie łazić po tych schodach. Muszę poczekać, aż oni tu wejdą. Albo wiecie co? Stój! Stój! Zrobię tak, już wiem jak ja to robiłam, bo... Skleroza nie boli. Zaproś wręcz, zrób... Przyłącz się więcej. Ja nie mogę go prosić, żeby on mi pozował. Ups. Ups, ups, ups. Stójże. Czasne cię, po prostu cię czasne. Stanie on w tym miejscu, czy nie? On będzie teraz grał na perkusji. Świetnie. Dobra, mamy to. Zostaw teraz to. No, czasne cię, czemu nie zacząłeś tego obrazu? No, o rany boskie! Dlaczego oni mi to robią? Miał dziwną minę na tym zdjęciu, ale cóż, takie życie. Nie umiem ze mną współpracować. Zaraz powinnam kończyć odcinek, a oczywiście jak zwykle będzie trwał 100 lat. Oni wszyscy psują mój zamysł. W ogóle Berenika tak teraz wygląda. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Nasza jedyna córcia. Zaczęłaś? Brawo. To teraz na dół. Lekcje nie odrobione, oczywiście. No w sumie to już Wolfgang wraca, więc... Chodź tam. Przynajmniej te talerze posprzątał, nie? Trzymajcie mnie, ludzie. Nie zdążę już go tutaj znieść na dół, pewnie. Chodzi, uwaga, 10 minut, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To Gabriel miał mieć też urodziny. Tamten mi już wyskoczył, w ogóle masakra. No i? Yeah!
Trochę! Cudowne dziecko, no, to dobrze. Będzie się pasować aspiracji, a nie to, czego się nauczy. Na to wygląda. Okej, trzeba teraz ogarnąć te maluchy. Tak, weźmiesz go, ale... Patrzcie na Wolfganga. Facet ma w nosie urodziny swoich dzieci. A on tam ma... Co go to obchodzi w ogóle? Co go to obchodzi? Przyszedł z pracy zmęczony, co on będzie jeszcze jakieś urodziny obchodził? Tutaj są urodziny tak często, że on ma już to wszystko głęboko w nosie. Dobra, niech się kąpie. Jak ty się dobrze czujesz, które twoje lekcje? To odrób lekcje. Zostaw. Do lekcji wszyscy raz. Franek szczególnie, bo Franek ma zaległości, tak miałam powiedzieć. No. Zaraz będę miała znowu straszenie opieką społeczną albo coś. No dobra, jedz ten tort, bo jesteś głodny. Ogarniecie? Ten dalej tutaj trąbi. Szybko, że zjadł, zrób sobie jeszcze siku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu chłopaków mam, a mam cztery łóżka. Niestety musisz spać tutaj. W pokoju dziewczynek, który nigdy mieć nie będziemy. Co tu się dzieje? Jaki ty masz problem? Rany. Wolfgang szczęśliwy, spoko. Jako jedyny. No dobra, moi drodzy. To dzisiaj byłoby na tyle w sumie. Chodź tutaj, Wolfgang. Nie możesz mi tak pomóc. Zostaw to dziecko, podejdź tu. Franek. Poproś tatę o pomoc. Trzasnę cię zaraz, jak nie zostawisz tego dzieciaka w spokoju. Nienawidzę ich wszystkich, nienawidzę ich wszystkich. Do spania. Raz. Nie obchodzi mnie, że jesteście głodni. Zjecie sobie rano, jak zdążycie. Ty jeszcze lekcję drapasz, dobra. Mnie też nie obchodzi, że masz słabą rozrywkę. Będziesz tutaj czekał na ojca. Masz lekcję odrobić. Zmienisz mu te pieluchy, czy będziesz tak z nim stał. Matko jedyna.
Ogarnij. Będę tak musiała chodzić, żebym nie zmiął stąd. On już jest pamięty, nie wiem czy on się zrobił. Pewnie nie będzie chciał. O Boże, biedne dziecko. To idź spać. Znowu trafisz do domu dziecka, bo cię opieka społeczna zabierze. Za nieodrobienie lekcji. Tak będzie, mówię wam. Dobra. Koniec, koniec z tego dobrego. Do spania. Przecież ten dzieciak chce spać, o co wam? Zabiję, zabiję cię, Wolfgang, zamorduję cię. Nie wiem. Kodem cię zamorduję za chwilę, przysięgam. Wyłaź stąd. Nie ma włażenia do tego pokoju. Dziecko ma spać. No i dobra, moi drodzy, tym jakże pozytywnym akcentem zakończę ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi jak zawsze po prostu epicko. Tak. Także no. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!